Dzisiaj będziemy mieć przyjemność spotkać się z Marcinem Mitnerem, który opowie trochę o matematyce, ale tak naprawdę głównie o tym, co matematyka ma wspólnego z grami i co gry mają wspólnego z matematyką. Marcin trochę wie, mam nadzieję, opowie o sobie już za chwilę. Ja tylko tylko przypomnę, jak wyglądają główne zasady samego webinarium. Dostępny macie czat. Jeżeli macie jakieś pytania do Marcina, to wpisujcie je tutaj w czacie na dole. Jeżeli coś wam nie będzie działało, zwłaszcza jeżeli będzie za cicho albo za głośno, to też dawajcie znać, najlepiej właśnie przez czat. To chyba tyle z mojej strony. Ja się włączę tutaj na sam koniec, a teraz już oddaję głos Marcinowi, o, który na chwilę zniknął, ale jest już z nami. Dobra. No więc tak, dzień dobry także z mojej strony. Ja chciałbym tylko sprawdzić, czy wszystko jest ok, w związku z tym prosiłbym o potwierdzenie, czy audio oraz wideo dociera do pań. Prosiłbym o potwierdzenie na czacie i takie proste przywitanie się i zameldowanie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Na razie nie widzę reakcji, no ale dobrze. Robiliśmy testy, więc mam nadzieję, że się wszystko uda. Ja tak dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób można wykorzystać gry i strukturę gier do tego, żeby skutecznie i ciekawie opowiadać o matematyce, o jej zasadach, o teoriach i elementach, które pojawiają się w podstawie programowej w szkołach czy w trakcie warsztatów i w ogóle szeroko w trakcie przekazywania wiedzy matematycznej, czy w ogóle trochę więcej o tym później. Ja na co dzień zajmuję się już od 12 lat projektowaniem gier, przede wszystkim w kontekście edukacyjnym. Staram się no i wykorzystywać istniejące rozwiązania. O, dziękuję i odwzajemnie. Cześć. No i właśnie. Na ogół staram się w swojej pracy przekładać te zasady z gier na procesy edukacyjne, wykorzystywać istniejące rozwiązania i tworzyć na ich podstawie różne nowe narzędzia. No i właśnie, skąd ten temat gier w ogóle? Myślę, że warto zacząć od tego, że gry jako takie, jak już się wydaje, dość mocno weszły do naszej kultury. Widziałem ostatnio takie badania i myślę, że one są dobrym punktem odniesienia do tego, jak w ogóle gry obecne są w życiu takim społecznym, że to są badania sprzed bodaj 2 lat, w związku z tym prawdopodobnie w tej chwili te liczby są nawet wyższe, że w populacji Polski mamy aż 13 milionów graczy. I oczywiście można dyskutować na temat poziomu zaangażowania tych graczy i to, ile czasu spędzają na tych grach, ale to pokazuje skalę. Czyli mamy bardzo popularne narzędzie, które przede wszystkim służy do rozrywki, oczywiście, do spędzania wolnego czasu, do zabijania czasu, czy to w komunikacji, czy na przerwach, czy w czasie wolnym, tak żeby gdzieś się odstresować i sobie odpocząć, ale jednocześnie gry dla wielu ludzi, zwłaszcza młodych, w okresie takim formacyjnym są ważnym narzędziem poznawania świata. I widać bardzo mocny trend w ciągu ostatnich 10 lat, który zmierza do tego, żeby te gry wykorzystywać w edukacji. Powiedziałbym, że z bardzo różnym skutkiem. Czasami to jest skuteczne, inteligentne, ciekawie, jakoś ściągające przede wszystkim uczniów, młodych ludzi do tego, żeby w takich grach brać udział. Czasami wręcz odwrotnie i to jest taki, powiedziałbym, nieskuteczny. Dzisiaj pokażę przede wszystkim ciekawe i moim zdaniem skuteczne narzędzia do tego, żeby o tej właśnie matematyce tu konkretnie opowiadać. Czasami nieoczywiste, czasami bezpośrednio mówiące o materiale. No właśnie, i chciałem spytać od razu, czy i tak prosiłbym też oczywiście na bieżąco o te pytania, ale czy
Macie jakieś doświadczenia z wykorzystaniem gier w swojej pracy? Jeżeli tak, to proszę napiszcie, ja się do tego odniosę za chwilę. Natomiast na potrzeby dzisiejszego spotkania i osób, które oglądają to nagranie później, chciałbym opowiedzieć o dwóch teoriach, czy może typologiach, które pomagają trochę spojrzeć inaczej na gry jako takie. O, bingo matematyczne, super. To jest, myślę, niezły przykład tego, w jaki sposób można pokazywać treści edukacyjne. Pierwsza sprawa to, tak jak widzicie, cztery typy gier. To jest typologia autorstwa francuskiego antropologa Kalua, czy filozofa nawet, który opisał, czemu gry w ogóle powstały, jaki mają cel i czemu ludzie grają. Więc mowa tutaj o typologii opartej o motywację, nie o formę. O formie za chwilę trochę więcej opowiem. Natomiast zwróćcie uwagę, na co on, o czym on opowiada. Wydzielił cztery typy. Ja zapisałem oryginalną pisownię odnoszącą się do słów greckich, ale i łacińskich, ale zaraz to rozwinę. Czyli tak. Zaczynamy od gier typu Agon, czyli to są gry rywalizacyjne, w których uczestnicy mają przede wszystkim na celu udowodnienie swojej sprawności w określonej kategorii działania. Takiego działania, w którym można osiągać mistrzostwo. I to jest tak naprawdę z naszej perspektywy najczęściej pojawiający się typ gier. To są wszystkie te gry, w których rywalizujemy albo z innymi graczami, albo z mechanizmem gry poprzez wykazywanie swojej kompetencji w danym obszarze. Co to jest? No, piłka nożna, piłka siatkowa, wszystkie w ogóle, czy większość gier sportowych, ale nie tylko. To są także gry na przykład strategiczne, część gier karcianych i także gry interakcyjne, symulacyjne, wszystkie te takie formaty, w których można wyłonić zwycięzcę, który pod koniec gry może wykazać albo najwyższą punktację, albo na przykład dotarcie do końca struktury gry, czy trasy, czy innego odcinka. I teraz tak, Agon to nie jest jedyny typ gier. To, o czym mówił Kalua, to że oprócz tej motywacji rywalizacyjnej i takiego celu weryfikacji umiejętności czy kompetencji w danym działaniu, można mówić także o grach mimikrycznych, czyli grach, w których tworzymy pewną rzeczywistość. Odtwarzamy udawaną, fabularyzowaną, nierealną sytuację i bawimy się. Sukcesem w tej grze jest skuteczne stworzenie ciekawej rzeczywistości, w której gracze wspólnie odtwarzając rolę starają się no, trochę oderwać od tego życia codziennego. I to były takie gry, które pierwotnie służyły mniej weryfikacji jakichś kompetencji, czy tego, kto jest bardziej sprawny w jakimś działaniu, w jakimś typie, a bardziej nauce nowych postaw. I to są wszystkie te gry, w których wchodzimy w jakieś role. To takie bazowe przykłady z dzieciństwa, czyli na przykład nie wiem, gra w policjantów i złodziei, czy na przykład w domu. Z bardziej dorosłych przykładów można wymienić wszystkie gry fabularne i takie, w których gracze wchodzą w jakąś rolę i wspólnie tworzą tę narrację. Kolejny typ gier, który akurat w kontekście matematyki może się pojawiać dość często, to są gry typu LA, czyli losowe. To takie gry, w których w większości, podobnie jak i w Agonie, chodzi o to, żeby udowodnić czy sprawdzić, kto wygra. Natomiast w odróżnieniu od Agonu, przede wszystkim są to gry, w których wygrywa się poprzez los. Czyli ich pierwotnym celem było zweryfikowanie, czy ta siła wyższa, los, jest po mojej stronie. I to było po prostu sprawdzane poprzez na przykład turlanie kostkami, a następnie przez gry typu karcianego, czyli na przykład wojna. A z gier planszowych świetnym przykładem jest na przykład Chińczyk. Czyli gry, w których strategia oczywiście może się w jakimś stopniu pojawiać, ale ona nie będzie determinowała sukcesu. Przede wszystkim to, co pozwala wyłonić zwycięzcę, to to, czy ma po prostu szczęście. Czy inaczej, no właśnie, czy statystycznie te wyniki pozwalają mu na zwycięstwo. No i ostatni typ, taki najmniej oczywisty, mi się wydaje, czyli gry typu Ilings.
czyli gry szaleńcze na wyładowanie, które służyły przede wszystkim po to, żeby się po prostu dobrze pobawić, wyładować jakieś napięcia emocjonalne, stworzyć więzi między członkami grupy. I to pierwotnie były takie gry bachantyczne w stylu na przykład turlania się z górki. Dzieci często bawią się na przykład uciekanie przed lawą. I tu nie ma w takich grach jednoznacznego zwycięzcy. Raczej zabawa polega na tym, że wszyscy angażują się w stworzone zasady, w tę odrealnioną rzeczywistość i próbują podążać za zasadami, przy okazji dobrze się bawiąc. Współcześnie dla grup dorosłych bardzo często te gry wykorzystywane są na przykład w formatach szkoleniowych czy przy warsztatach i mają na celu integrację uczestników, rozładowanie tego początkowego stresu, oporu i ułatwienie wejścia w nową sytuację. Z perspektywy dzisiejszego tematu myślę, że przede wszystkim będziemy skupiali się na dwóch z tych typów gier. Po pierwsze na grach rywalizacyjnych, dlatego że one też mają w sobie bardzo często zasady, które pozwalają zobrazować różne teorie matematyczne. Z drugiej strony, tak jak już wspominałem, to są gry typu Alea, czyli ten trzeci typ, który opowiada o losowości i on też dla części tematów matematycznych świetnie nadaje się do tego, żeby pokazać na przykład właśnie zasady statystyki. Oczywiście możemy także próbować zastosować pozostałe typy, ale one raczej będą pełniły funkcję pomocniczą i to na przykładach na pewno trochę więcej będzie widać. Kaluła mówił także, i to jest druga teoria, którą chciałem dzisiaj pokazać i pokrótce omówić, o cechach gry czy cechach zabawy. Tak jak Państwo widzą, jest ich sześć. Pokrótce je omówię, a potem powiem, jak to się ma do tych gier edukacyjnych, bo to jest, powiedziałbym, swoisty gatunek. Według Kaluła, żeby dane wydarzenie albo rzecz była grą, musi realizować sześć zasad. Te zasady są następujące, czy cech. No właśnie, musi posiadać zasady. Zasady nie muszą być koniecznie spisane, nie muszą być wypowiedziane, ale muszą być akceptowane przez wszystkich i to zasady określają, w jaki sposób gra działa, jaka jest jej mechanika, jakie są interakcje między graczami. Zasady muszą być zaakceptowane przez wszystkich. Czasami pilnuje tego jakiś sędzia lub mistrz gry. W kontekście gier edukacyjnych to najczęściej jest nauczyciel, który po prostu przekazuje te zasady, a następnie pilnuje ich wdrażania. Gra według Kaluła ma także ograniczony czas i miejsce. To ważne, tak żeby gracze wiedzieli, jak dużo mają czasu na rozegranie konkretnej gry i kiedy i gdzie ona się kończy. Czy jeżeli w trakcie gry wyjdę z sali szkolnej, z klasy, to czy gra dalej trwa, czy nie. To ważne, dlatego że przypilnowanie tej cechy, jej obecności, pozwala zabezpieczyć potrzeby psychologiczne ludzi. Ich obecność i pojawienie się w zasadach pozwala lepiej zrozumieć, jak będzie gra działała, kiedy się kończy, no ale przede wszystkim też, kiedy się zaczyna i gdzie trwa. Co można w ramach niej robić. Następna cecha to otwartość zakończenia, niepewność zakończenia. Kaluła mówił o tym, że w momencie, w którym gra staje się zbyt oczywista i na przykład mamy zbyt wysoką różnicę poziomów kompetencji uczestników, to pojawia się problem, ponieważ gracze mogą dojść do wniosku, że zakończenie jest zbyt jasne. Od początku wiadomo, kto wygra, jeżeli mówimy oczywiście o grach typu rywalizacyjnego, a jeżeli na przykład gra mimikryczna, czyli związana z udawaniem, ma jasne zakończenie, to wtedy staje się po prostu przedstawieniem teatralnym. Nie ma w sobie tego elementu improwizacji i interakcji między rolami graczy. Udział w grze jest dobrowolny, co oznacza, że jeżeli zmusimy kogoś do uczestniczenia w grze, to przestaje ono nią być. Czemu? Dlatego, że przymus wiąże się ze zmianą perspektywy uczestnika. On wtedy już bardziej skupia się na tej sytuacji, w której pierwotnie gra się pojawiła, czyli na przykład, jeżeli mówimy tutaj o lekcji i przymusie uczestniczenia w danej rozgrywce, to mamy już metodyczny problem.
I do tego za chwilę wrócę, bo to jest jedna z takich zasad, która jest najczęściej łamana, czy jedna z cech, które najczęściej są negowane w grach edukacyjnych. No właśnie, gra powinna być także fikcyjna, czyli jeżeli scenariusz gry, czyli fabuła zbyt blisko odnosi się do rzeczywistości, w której poruszają się gracze, to wtedy przestaje ona być dla nich grą, ponieważ zbyt mocno przenika ona do tej rzeczywistości, którą znają i w której na co dzień się poruszają. Pozostają wtedy w swojej roli, minimalizujemy wtedy ten aspekt odkrywania, eksperymentowania i sprawdzania różnych nowych informacji, postaw czy umiejętności. I ostatnia cecha, czyli bezproduktywność gry. Gra nie powinna wiązać się z korzyściami wykraczającymi poza świat gry. I to jest druga zasada, która jest, czy cecha, która jest najczęściej negowana w ramach gier edukacyjnych. O co to chodzi? Chodzi o to, żeby rozgraniczyć sytuację w tej teorii, w której mamy graczy amatorów, którzy uczestniczą w grze przede wszystkim dla przyjemności czy możliwości właśnie weryfikacji swoich kompetencji, od sytuacji, w której mamy na przykład graczy profesjonalnych, którzy poświęcają czas na przygotowanie, czerpią z tego korzyści majątkowe lub inne, potrafią tak jakby na innym poziomie wziąć udział w grze. Z perspektywy tej teorii gier i zabaw ważne jest, żeby motywacja uczestnika była możliwie oczyszczona z takich elementów, no bo po prostu w sytuacji, w której ktoś wynosi z gry korzyści, no to traci ona ten wymiar bezinteresowności. Odniosę się teraz do tych dwóch uwag, które przekazałem w trakcie, czyli jak te cechy mają się do gier edukacyjnych? No one pokazują, jaka jest oczywiście teoria gier, ale także na co warto zwracać uwagę i czego warto unikać w sytuacji, w której staramy się zastosować gry, na przykład w trakcie lekcji czy w procesie edukacyjnym jakimś szerszym. Jest tak, że niestety część z tych zasad musi być najczęściej łamana, przede wszystkim przez wzgląd na cały system szkolny i system ocen. Proszę zwrócić uwagę na to, że po pierwsze ta zasada bezproduktywności jest no, niestety łamana przez stopnie, które najczęściej przyznawane są za udział w lekcji opartej na grze lub za realizację zadań z gry. Ja będę jeszcze mówił o tych systemach motywacyjnych w kontekście istniejących rozwiązań, natomiast warto zdawać sobie sprawę z tego, że może być tak, że obecność stopni za udział w grze spowoduje, że uczestnicy będą zwracali już trochę na co innego uwagę. Zamiast poznawać świat gry, mogą skupić się na tym, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat, czyli de facto stopień. Co to oznacza? To oznacza, że utrzymamy wtedy wysoką motywację osób, które i tak na co dzień odnajdują się w grach, i obniżymy motywację tych, którzy w strukturze lekcyjnej nie będą się odnajdywali. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego i motywuję do tego, żeby testować granie bez konsekwencji. I oczywiście to na początku może wiązać się z różnymi problemami i wyzwaniami, czyli na przykład właśnie buntem albo niechęcią do udziału, ale w momencie, w którym na ogół tak jest, stosujemy to rozwiązanie gier bezkonsekwencyjnych długofalowo, to wtedy docieramy do także tych osób, które na co dzień są wyłączone albo nie są zainteresowane materiałem, który pojawia się w trakcie lekcjach. Więc bardzo do tego zachęcam. To nie jest oczywiste rozwiązanie, ale proszę pamiętać o tym, że obecność stopni czy innych form nagród, które mają konsekwencje poza rzeczywistością gier, będzie wpływało na zachowania uczestników w trakcie gry. Druga sprawa to dobrowolność. I to jest trudny temat. Dlatego, że mówimy tutaj o sytuacji obowiązku szkolnego i tego, że materiał, który jest omawiany w trakcie lekcji, czy nawet w trakcie jakichś warsztatów uzupełniających, czy spotkań pozalekcyjnych, no to najczęściej mówimy o sytuacji, w której ten materiał musi zostać przerobiony i będzie miał on wpływ i na całą sprawozdawczość wewnętrzną, ale także na wyniki uczniów w trakcie egzaminów. Jak to obejść? Można próbować. Na pewno warto pamiętać o tym, że ten przymus lekcyjny będzie wpływał
No, negatywnie na motywację uczestników, czyli tutaj uczniów, ale można też próbować wprowadzać rozwiązanie częściowe, czyli proponować udział w grze tylko i wyłącznie dla chętnych, a pozostali mogą w tradycyjny sposób poznawać materiał. To wymaga oczywiście pewnej praktyki i doświadczenia i to jest ten drugi punkt, na który zwracam uwagę. Warto o tym pamiętać i to nie pozostaje bez powodu. By zanegowanie którejkolwiek z tych cech wywołuje swoje konsekwencje, te dwie najczęściej w kontekście szkolnym właśnie są negowane. Przechodząc właśnie do naszego tematu, czyli jak właściwie gry mają się do matematyki, czy jak matematyka ma się do gier. No właśnie, jak Państwo widzą, czy Panie widzą, stawiam taką tezę, że matematyka rządzi wręcz grami. Czemu? Dlatego, że z perspektywy takiej projektanckiej, takiej perspektywy wewnętrznej, tego w jaki sposób organizowane są gry i co się w nich dzieje, właściwie można powiedzieć, że nawet 90% zawartości gier to matematyka. Jak to się przejawia? Które elementy gier są, znaczy bazują, odnoszą się do reguł matematycznych? I do struktur liczbowych. Przede wszystkim to są zasady. Zasady i właściwie zasady każdej gry można zaprezentować w formie jakichś określonych liczb i reguł matematycznych. I ich dogłębna analiza może stanowić już ciekawą lekcję i próbę uchwycenia reguł rządzących daną grą. Zachęcam do tego i do takiego własnego poszukiwania dookoła gier, które dla Państwa są interesujące. Ja opowiem o kilku przykładach i pokażę, gdzie i jak te zasady można przy pomocy matematyki opisać. Faktem, większość z nich z poziomu instrukcji już można przeanalizować z zastosowaniem takiej wiedzy. Na pewno to, co jest oparte na matematyce, to siłą faktu świat wirtualny. I tu mówimy już bardzo konkretnie o grach multimedialnych, wideo, komputerowych, zwał jak zwał, ale generalnie o wszystkich tych grach, które oparte są o kod. I jak na pewno wszyscy Państwo wiedzą, czy panie, kod jest formułą matematyczną, zero-jedynkową kompilacją reguł i zasad, które przekładają się na rzeczywistość wirtualną, która widoczna jest z perspektywy graczy w formie, no właśnie, wideo, plastycznej, artystycznej. Natomiast gdyby przyłożyć linijkę do dowolnej gry, okazałoby się, że większość z tych elementów świata wirtualnego, czy właściwie wszystkie z nich, są oparte o struktury matematyczne. Oprócz tego mamy punktację i rankingi. To są wszystkie te takie metazasady odnoszące się do tego, w jaki sposób mierzony jest postęp uczestników w grach. I to są zawsze, nawet jeżeli mówimy o grach stricte takich interakcyjnych, w których ludzie pracują ze sobą, nie ma nawet żadnej maszyny, to i tak można to opisać przy pomocy reguł matematycznych i różnych skali punktowych, prób mierzenia, owskaźnikowania działań ludzi w ramach rzeczywistości gry. Mamy w końcu statystykę i to jest cała ta gałąź matematyczna, która bardzo mocno przejawia się w grach. Zawsze wtedy, kiedy mówimy o elementach losowych, próba uchwycenia tych reguł statystycznych obowiązujących w danych grach może być świetną metodą na naukę właśnie tej dziedziny wiedzy w bardzo różnych odsłonach. Od zwykłego rzucania kostką, co jest bardzo często podawane jako przykład krzywej bodaj Gaussa. Ja nie jestem ekspertem od matematyki, więc proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, czyli rozkładu normalnego. Z drugiej strony są też bardziej zaawansowane podejścia, na przykład w grze typu Monopoly. I o tym za chwilę też trochę więcej powiem. W grach strategicznych, czy to planszowych, czy komputerowych, czy karcianych, czy figurkowych, bardzo często pojawia się zarządzanie zasobami. I to jest taka gałąź wiedzy związana nie tylko z umiejętnością, no właśnie, dzielenia, dodawania, odejmowania, przekierowywania zbiorów liczb, ale także planowania, więc dochodzimy tutaj nawet do podstaw przedsiębiorczości, które przejawiają się w umiejętności szybkiego podejmowania decyzji na podstawie odejmowania, mnożenia,
czy innych działań, które trzeba podejmować na posiadanych zasobach. I to są najczęściej właśnie gry strategiczne, w których na przykład kierujemy państwem albo jakimś zespołem wojskowym. I to jest bardzo popularna kategoria gier. Z całą pewnością, jeżeli uda się Państwu w trakcie lekcji odnieść do gier tego typu, podniesie to motywację niejednego gracza tego typu. Mamy w końcu także relacje między graczami i to jest cała kategoria odnosząca się do gier takich społecznościowych, w których uczestnicy prowadzą swoje konta indywidualne, ale także podejmują wspólne decyzje, czy wymieniają się posiadanymi punktami. I tu powstają całe systemy giełd, rynku i to jest, myślę, fascynujący obiekt badań, ale także nauki tego, w jaki sposób, no właśnie, ludzie tworzą z wykorzystaniem modeli matematycznych rozmaite sytuacje społeczne. I to są wszystkie te gry społecznościowe typu MMO, czyli Massive Multiplayer Online Games, których w tej chwili jest no, bardzo, bardzo dużo. Ja dzisiaj opowiem o jednym takim przykładzie bardzo konkretnej gry karcianej. Jeżeli mają Państwo jakieś pytanie, to oczywiście zapraszam do dopytywania na czacie. Teraz przejdziemy do przykładów gier, które pozwolą trochę pokazać to, o czym przed chwilą w tej liście opowiedziałem. No i zacznijmy od gier typu Monopoly, czyli tu akurat przykład taki specyficznie, powiedziałbym, nasz polski, czyli Elo Business. Ale zasada jest dokładnie taka sama. Każdy z uczestników po kolei rzuca kostką i przesuwa swój pionek po planszy po to, żeby inwestować pieniądze, powiększać swój kapitał i, mówiąc kolokwialnie, wyciąć konkurencję. Czego to może uczyć? To może uczyć po pierwsze, no właśnie, pracy takiej matematycznej na poziomie podstawowym związanym z zarządzaniem zasobami, o którym wspominałem, czyli wydawania, inwestowania, mnożenia kapitału. Z drugiej strony to jest świetny przykład tego, w jaki sposób statystyka może być przydatna w takiej rzeczywistości pozalekcyjnej, co zresztą często jest tematem w kontekście gier edukacyjnych nastawionych na naukę matematyki, że to jest po prostu przykład tego, w jaki sposób wiedza, którą zdobywamy w trakcie lekcji, czy w ogóle w szkole, może przekładać się na rzeczywistość społeczną. Polecam bardzo ciekawy materiał grupy statystyków. Proszę, i to będzie, nie będę już przyklejał linka, natomiast wystarczy wpisać sobie statystyka Monopoly. I to jest taka seria filmów pokazujących, w jaki sposób zasady statystyczne pozwalają wygrywać w Monopoli. Czemu? Dlatego, że podstawą Monopoli, czy tutaj eurobiznesu, jest rzut kostką. I niezależnie od tego, jaką strategię byśmy nie przyjęli, to ten rzut kostką będzie determinował o naszym sukcesie lub nie. To, co można zrobić, to można zamodelować swoje inwestycje pod kątem najczęściej występujących ruchów i konsekwencji tych ruchów. Więc mamy tutaj przełożenie statystyki na rzeczywistość społeczną i to zresztą powtarza się w innych grach. Myślę, że to dla uczestników może być jakoś motywujące, no bo kto nie chce wygrać w Monopoly. Kolejny przykład jest przykładem stricte gry edukacyjnej na urządzenia mobilne, czyli Numbala, to jest polska gra, bodaj ekipy z Torunia. To nieważne, to, co ważne, to że to jest przykład ciekawego przeniesienia mechanizmu platformówki na właśnie próbę stworzenia skutecznego narzędzia edukacji matematycznej. Jak widać na tym print screenie, chciałem pokazać taką typową sytuację z tej gry. Mamy statek po lewej stronie. O tu. Zarysuję. Dobrze, na żółto niech będzie. Mamy statek, który przemieszcza się z lewej do prawej, po drodze pokonuje różne przeszkody oraz napotyka kostki obrazujące liczby. Jego celem jest, zależnie od poziomu, albo zastrzelenie, albo zdobycie wybranych nominałów, zgodnie z osią, która tutaj się przemieszcza. Zależnie od poziomu
komplikacji gry, pojawiają się odejmowania, dodawania i inne równania. To jest proste narzędzie przeznaczone przede wszystkim dla uczniów wczesnych klas podstawówki, ale myślę, że fajnie pokazuje, w jaki sposób ta dynamiczna rzeczywistość gier komputerowych czy mobilnych może zostać jako wykorzystana w edukacji matematycznej. Kolejny przykład to już bardziej zaawansowana gra planszowa. Nie wiem, czy panie miały do czynienia z tym formatem. Jeżeli ktoś miał, to zapraszam do zabrania głosu. Splendor to jest przykład takiej gry nowej generacji, w której gracze starają się realizować wybrane przez siebie misje i zbierać, no właśnie, chętnie opowiem, zbierać kryształy, zbierać kapitał określony w takich sztucznych zasobach i w trakcie gry trzeba podejmować szybkie decyzje związane z tym, gdzie każdy z graczy inwestuje swoje zasoby. Nie ma tu rzutu kostką, losowość przejawia się w decyzjach innych graczy oraz w kartach, które się pojawiają. Karty fabularnie osadzone są w rzeczywistości jubilerów, a gracze realizują niejako zamówienia na konkretne kryształy i starają się zdobyć jak najwięcej punktów. To jest taka gra, w której bardzo ważne jest przewidywanie kolejnych wydarzeń oraz adekwatne inwestowanie swoich zasobów, które są, pojawiają się na kilku różnych poziomach. Mamy te kryształy, mamy walutę twardą, oprócz tego mamy pracę, którą trzeba inwestować. Jest przy tym bardzo dużo zabawy, więc ta gra ma charakter taki właśnie elinktyczny, tak jak wspomniałem na początku, ma na celu dobrą zabawę, ale przy omówieniu można odnieść się do struktur, które tam się pojawiają. I to bardzo często jest, myślę, taka podstawowa metoda i fajne nawiązanie do tego, jak w ogóle mówić o matematyce w kontekście gier. Ja najbardziej zachęcam do tego, żeby to omówienie, czy żeby ta część edukacyjna następowała już po zabawie. Czyli żeby najpierw gracze mogli zbudować sobie doświadczenie, do którego później my się odniesiemy. Wtedy te reguły, o których mówimy i staramy się je przekazać, stają się nagle czymś bardziej zrozumiałym, niejako fizycznym. I gracze, niezależnie od wieku, potrafią dużo szybciej nauczyć się nowych reguł czy zasad po zbudowaniu takiego doświadczenia. Gra Splendor, polecam, nie jest jakoś bardzo kosztowna. To jest na tyle ciekawe, że dookoła tej gry, jak i kilku innych, czy kilkunastu, powstała cała społeczność, są mistrzostwa i ludzie opracowują różne strategie odnoszenia sukcesu w niej, starają się właśnie tworzyć różne modele postępowania, które pozwalają optymalizować osiągane wyniki. Kolejna gra, już trochę bardziej abstrakcyjna, ale jednocześnie opowiadająca o czymś, co jest na pograniczu teorii społecznych i teorii gier. I to jest gra Trust, w której cel jest taki, żeby osiągnąć jak największy wynik. To jest gra, która bazuje na teorii wspólnego pastwiska i opowiada o zaufaniu, czyli o tym, co się dzieje w sytuacji, w której próbujemy kantować albo współpracować z drugim graczem, jakie to ma konsekwencje długofalowe na osiągane przez nas wyniki. Wszystko dzieje się w takiej właśnie graficznej formie. To jest gra dostępna online za darmo. Gdzieś tu miałem link, więc zaraz go wrzucę na czat. Polecam, to jest autor dość płodny, który tworzy kolejne gry. O, proszę bardzo. Wszystko jest po angielsku, ale na takim dość podstawowym poziomie, w związku z tym można, myślę, szybko się połapać. Gra się ze sztuczną inteligencją i każda z tych gier w taki abstrakcyjny, symboliczny niejako sposób pokazuje wybrane mechanizmy społeczne. Ten akurat, który tutaj pokazuje, ma też właśnie mocne zakorzenienie w teorii gier, czyli teorii matematycznej.
Kolejny przykład to polska gra karciana, no właśnie, o charakterze społecznościowym, czyli jest wielu graczy, którzy w tej takiej społeczności funkcjonują, angażują swój czas, to jest tak zwane CCG, czyli kolekcjonerska gra karciana, tak? Czyli idea gry polega na tym, że rozgrywane są kolejne partie na podstawie talii kart, którą stopniowo rozbudowujemy. Czemu pokazuję tę grę? Ta gra zafunkcjonowała około 2 lata temu. Jest jeszcze w wersji zamkniętej, testowej, ale już przyciągnęła bardzo dużą uwagę. Czemu? Dlatego, że w odróżnieniu od większości gier tego typu w gwincie, o którym mowa, przede wszystkim decyduje logika i strategia. Jest bardzo osłabiony element losowy. Nie chcę tutaj za bardzo robić reklamy producentowi, natomiast chciałbym pokazać to jako ciekawe narzędzie do pracy. Po pierwsze, dlatego, że to jest gra darmowa. Po drugie, dlatego właśnie, że bazuje bardzo mocno na jak najskuteczniejszym zarządzaniu punktami, które widać tutaj, o tu, po lewej stronie. A karty wchodzą między sobą w interakcję. Występuje, no właśnie, mnożenie, dzielenie, są zasady różne, które są pokazane w atrakcyjny, ładny sposób, wciągający. Fabuła gry też nawiązuje do bardzo popularnego świata fantasy. W związku z tym wszystko jest takie, powiedziałbym, przyciągające uwagę, a jednocześnie rozgrywki są szybkie i dynamiczne i można wielokrotnie podchodzić do tego, żeby to zrozumieć jak najlepiej. Kolejny, ostatni już przykład z takich gier, które przygotowałem od ręki, to właściwie grywalizacja, bardziej niż gra, i to jest przykład, czy portal, który na pewno Państwo znają, czyli, czy Panie, dalej Panie, tak jest, które Panie znają, czyli Khan Academy, i to jest klasyk, czyli wielka, darmowa biblioteka rozmaitych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które przede wszystkim skupiają się dookoła treści matematycznych. Pokazuję ten przykład nie dlatego, że to jest portal z ciekawymi treściami, ale dlatego, że w jego strukturze zostało zintegrowane kilka zasad gier czy grywalizacji, które budują motywację uczestników do poznawania treści portalu. Po założeniu konta w Khan Academy gracze mogą zdobywać kolejne punkty i poziomy poprzez realizację ścieżek edukacyjnych. Czyli podobnie jak i w grze, na przykład w grach RPG, gracze rozwijają swoją postać. Ale dzieje się to z wykorzystaniem autentycznych treści edukacyjnych, dzięki czemu zwiększamy motywację uczestników do tego, żeby iść dalej, poznawać kolejne tematy, budować swoją wiedzę, a przy okazji podnosić poziom swojej postaci i powiedziałbym, że swoisty taki takie poczucie sensu i celowości działania. I to jest, myślę, że dobry przykład tego, w jaki sposób w ogóle można tworzyć takie programy edukacyjne i czemu gry mają w kontekście edukacji bardzo dużo sensu. Dlatego, że to, z czym bardzo często konfrontujemy się, kiedy mowa o procesach edukacyjnych, to problemy motywacyjne. Jako ludzie, jako gatunek ludzki, stale konfrontujemy się z takim problemem, że nie chce nam się uczyć, dlatego że nauka jest formą zmiany, a zmiana zawsze wiąże się z oporem. Dlatego szukamy rozmaitych rozwiązań, które mogą pozwolić nam zmniejszyć ten opór. Jednym z takich pomysłów jest właśnie wykorzystanie gier jako naturalnie przyjemnego środowiska, które jest znane i w którym gracze czy uczestnicy, którzy znają zasady gry, mogą łatwiej się odnaleźć i zaangażować, co jest trochę odpowiedzią na ten problem braku motywacji, zwłaszcza środowisk graczy, czyli tych uczniów, którzy na przykład mają cały czas oczy wlepione w komórki, czy cały swój wolny czas spędzają przed komputerem na różnych grach. Wykorzystanie tych mechanizmów gier i grywalizacji pozwala do nich dotrzeć. I oczywiście no, nie jest to aż tak idylliczne i nie dzieje się automatycznie, ale jest to, powiedziałbym, nadzieja na to, żeby te osoby włączyć bez jakiejś większej walki i szarpania się. I myślę, że to też jest
Ten Khan Academy to jest akurat ciekawy kierunek rozwoju edukacji, który, jak mi się wydaje, będzie coraz mocniej wchodził do standardu nauczania. No właśnie. I to jest temat, którym chciałbym dzisiejsze nasze webinarium domknąć. Chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jak w ogóle grywalizować treści i co to oznacza, w ogóle grywalizacja. W największym skrócie grywalizacja oznacza proces, w którym wybieramy elementy gier albo całe formaty gier i staramy się je dopasować do wybranych treści czy projektów. Oznacza to, że mówimy tutaj o działaniu swoistej fuzji, czyli łączenia tego, co najlepsze w grach, z tym, co najważniejsze w treściach, które chcemy przekazać. I tak jak wcześniej Pani pisała, na przykład właśnie o bingu matematycznym, to jest bardzo dobry przykład takiej prostej grywalizacji, która już pokazuje potencjał tej metody, dlatego że zamiast zwykłego pokazania treści, możemy bawić się tymi zasadami i tworzyć wartość dodaną dla uczestników. Ja wypisałem, i to już ostatni slajd tej prezentacji, kroki tworzenia gry. Konkretnie będę mówił tutaj o grach edukacyjnych. Te kroki są dość uniwersalne i myślę, że relatywnie prosto pokazujące, w jaki sposób cały ten proces wygląda, na czym warto się skupić na konkretnych etapach i od czego w ogóle zacząć. Oczywiście, pierwszym krokiem, kiedy mowa o tworzeniu gry edukacyjnej, będzie wybór obszaru i tematu. Czemu? No, oczywiście, jako nauczyciele czy jako osoby tworzące treści edukacyjne chcemy zawęzić treść gry do określonego tematu czy obszaru tematycznego, dookoła którego będziemy budowali i formę, i treść gry. To może być jedna zasada matematyczna, dosłownie jedno równanie, czy na przykład, no właśnie, biografia jakichś osób, historię powstawania jakiejś teorii. To jakby pod kątem doboru tego tematu czy obszaru nie ma tutaj większych ograniczeń. One wychodzą dopiero później, dlatego warto dobrze jest na początku określić ten obszar, tak żeby potem nie okazało się, że na przykład wybraliśmy zbyt wiele tematów i próbujemy pogodzić bardzo różne wątki w jednej grze. Lepiej zastanowić się nad tym, żeby stworzyć sobie następne gry, które będą uzupełniały te pierwsze. Kolejny krok, no to oczywiście określenie grupy docelowej. To jest kluczowe i nie tylko z perspektywy wybranego tematu, ale także tego, w jaki sposób o tej grze będziemy opowiadali, jak będziemy ją wykorzystywali i w jaki sposób możemy dopasować poziom trudności do możliwości poznawczych grupy. Następnie wybieramy format. O co chodzi? Tak jak wspominałem, gry można dzielić na bardzo różne typy czy formaty. Tutaj ten wybór formatu wiąże się z decyzją, tak powiedziałbym, organizacyjną, jakiego typu grę chcemy stworzyć. Czy to będzie gra planszowa, czy to będzie gra karciana, czy to będzie gra fabularna, angażująca tylko i wyłącznie jakieś długopisy i kartki. Czy chcemy stworzyć prostą grę wideo z wykorzystaniem na przykład z znajomych programistów. Czy chcemy stworzyć grę interakcyjną, w której w ogóle nie pojawiały się żadne rekwizyty, czy chcemy w końcu stworzyć grę fizyczną, czy wirtualną, czy bazującą stricte na wirtualnych zasadach, które w ogóle nie pojawiały się w rzeczywistości tu i teraz, ani w nośnikach multimedialnych. Ta decyzja będzie w dużym stopniu wpływała na kolejne kroki, też dlatego, że nie wszystkie formaty mogą unieść niektóre treści czy zasady. Może tak się wydarzyć, że wybierzemy format, który będzie na przykład niewystarczający do pokazania wybranego wcześniej tematu. Pomocne tutaj mogą być wykonane wcześniej rozgrywki na już istniejących grach. I tu jest taki moment, w którym chciałbym podkreślić i bardzo mocno zachęcić do tego, żeby na początku takiej drogi, jeżeli oczywiście Panie będą decydowały się na to, żeby tworzyć takie gry edukacyjne, jest skorzystanie z istniejących już rozwiązań. Jest także w kontekście edukacji jest duża otwartość na to, żeby wykorzystywać mechaniki istniejących gier, czyli niekoniecznie tworzenie gry edukacyjnej musimy zaczynać od tego, żeby tworzyć skomplikowane zasady i reguły.
możemy skorzystać z istniejących już struktur, które ułatwiają tak naprawdę ten cały proces projektowania. I do tego bardzo mocno zachęcam, zwłaszcza na początku takiej drogi projektanckiej, czyli żeby wybierać formaty i takie gry, które już znamy i na bazie których można stworzyć trochę nowe, trochę już istniejące rozwiązanie, które będzie także sprawdzone. Dlatego, że większość gier, które funkcjonują na rynku i które przyjęły się, można powiedzieć, że zostały zweryfikowane przez tysiące graczy, którzy próbowali w nich sił przez wiele milionów rozegrań i ciężko jest to powtórzyć przy ograniczonych możliwościach czasowych czy finansowych. Ja też bardzo zachęcam do tego, żeby niekoniecznie od razu porywać się na duże formaty, czyli na przykład skomplikowane gry planszowe, czy no właśnie wideo, w sytuacji, kiedy mamy nawet takie zasoby, ale bardziej, żeby zacząć od prostych, krótkich gier, które nawet trwają po 10-20 minut, ale pozwalają pokazać jedną zasadę, jedną wybraną, wybrany odcinek wiedzy, który łatwiej będzie pokazać w formie gry. Kolejny krok to spisanie zasad, ale już zasad gry, czyli wykorzystujemy te zasady matematyczne, które chcemy pokazać, czy w ogóle szerzej treści edukacyjne i szukamy w nich zasad, które można w ciekawy sposób przełożyć na grę. Bardzo często zasady są w największym skrócie utrudnieniem życia uczestnikowi. Ja wiem, że to brzmi trochę przewrotnie, ale tak jest i faktycznie w ten sposób zasady są stworzone. Gdybyście Panie spojrzały na instrukcję dowolnej gry, to właściwie każda z zasad jest mniejszą lub większą próbą utrudnienia funkcjonowania w rzeczywistości gry uczestnikowi, ale w taki sposób, który motywuje, czyli który można pokonać. Czyli to są trudności, z którymi gracze mogą się skonfrontować i odnieść sukces. Jak to zrobić? Przede wszystkim poprzez testy. Do testów potrzebujemy prototypu, który pozwoli nam zbadać, zmierzyć, w jaki sposób uczestnicy reagują na stworzone przez nas zasady. I ponownie, zwłaszcza na początku takiej drogi projektanckiej, zachęcam do tego, żeby korzystać z istniejących już zasad z innych gier i żeby twórczo je przerabiać, łączyć czy remiksować niczym DJ na parkiecie, tak żeby sprawdzić, które rozwiązania w kontekście wybranego tematu będą najciekawiej opowiadały o tym, co się dzieje w tym obszarze tematycznym. No dobra, czyli mamy już prototyp i przy pomocy tego prototypu, czyli takiej pierwszej wersji jeszcze surowej gry, przechodzimy do testowania. Każdy prototyp tego testowania wymaga. Dzięki tym testom można zweryfikować, w jaki sposób te nasze rozwiązania, o których myśleliśmy, że są optymalne, działają z grupą docelową. Po testowaniu wprowadzamy korekty, jeżeli trzeba, znowu testujemy lub publikujemy. I to tak naprawdę te podstawowe kroki tworzenia gry opisuję. Oczywiście jest tu mnóstwo zasad związanych z poszczególnymi formatami i rozwiązaniami, które funkcjonują czy to na rynku, czy kiedy mowa o projektach edukacyjnych w tym kontekście. Natomiast dzisiaj tylko taka krótka zajawka. Ja mam nadzieję, że te przykłady i zasady, o których opowiedziałem, przydadzą się Paniom w takim działaniu codziennym, w próbie zastosowania gier na lekcjach w szkole, czy na przykład w koło zainteresowań. I zachęcam do tego, żeby próbować także z grami nieoczywistymi, które niekoniecznie bezpośrednio mówią o treściach edukacyjnych, ale pozwalają budować jakieś doświadczenie i omówienie na bazie doświadczeń uczestników. Ja bardzo dziękuję ze swojej strony za wysłuchanie. Jeżeli mają Panie jakieś pytania, to zapraszam do spisywania ich teraz jeszcze na szybko. Nie widzę. W związku z tym będę już zmierzał do brzegu. O, i wraca Ola. Więc witaj, Olu. Daję głos do studia.